pokażę. To są ludzie tacy, co chromolą dyscyplinę pracy. Państwowa władza to mamra i wsadza, gdzie śpiewają tak. Faga z targową ulicą, przed nim laska z rozpiętą spódnicą. Fagasa podnieca ta rozpięta kieca, w związku z czym śpiewa tak. One, two, one. One, two, three. Słychać jazzu pierwsze trzaski, szuka fagas dla siebie fagaski. Tamta jest za blada, tamta znów wysiada, w związku z czym śpiewa tak. Trara lala. A jak, albo a jakże wypadałoby powiedzieć tym jakże sympatycznym prasłowiańskim zwrotem. A jakże, czyli Radio Koncao, czyli radiowy obiadek wtorkowy, a ja mówię do Państwa z przeszłości. No jak wiecie, wszystkiego można się spodziewać po Radio Koncao, tak więc ja mówię do Was dzisiaj z przeszłości, po to, by spotkać się w przyszłości, w teraźniejszości. I to wszystko będzie się działo dzisiaj, podczas pasma radiowy obiadek. A jak to możliwe? Przekonajcie się sami, zostając do absolutnie skandalicznego końca tego jakże tajemniczego programu. Witam wszystkich tych, którzy, mam nadzieję, teraz brylują na czacie, jako że w związku z tym, że mówię z przeszłości, to sekcja czatowa została wymazana, bo później mógłby być konflikt czasoprzestrzenni, to w niejednych filmach grozy to na pewno widzieliście. Tak więc ja pozdrawiam absolutnie tych, którzy są w teraźniejszości, po to, by w przyszłości połączyć się, a właściwie, żeby też być w teraźniejszości. No ja wiem, różne są historie, ale pozwólcie, że nie będę tego tłumaczył, tylko powtórzę raz jeszcze, że cieszę się, że jesteście. Dzisiaj ma być bardzo zimna noc, jakby co, i to jeszcze raz powtórzę na sam koniec programu, podkreślając, że celebrujemy Dzień Walki z Prokrastynacją. No, któż z nas nie prokrastynuje, niech pierwszy prokrastyni, czy coś takiego. No, ja przez długi czas nie wiedziałem, że to tak zwane odwlekanie, to się tak właśnie cudownie nazywa. Nie wiem, dlaczego prokrastynacja kojarzyła mi się z prokreacją i tak się zastanawiałem, więc a tu nagle któregoś razu ktoś mądrzejszy ode mnie, i to chyba był legendarny Piotrek Piotrek z Halo Radia, i on mi wytłumaczył tę definicję i rzeczywiście okazuje się, że jakże bliski to dzień mi jest on. No ale jak wiadomo, wszystko musi się zgadzać, więc to jest tak zwane coś za coś, bo sobie prokrastynujemy, a później dochodzimy do momentu, że wali się na nas to wyprokrastynowane wszystko i później nie zdążamy, później mamy podkrążone oczy, jest element wkurczenia na cały świat, frustracja, łapanie doła, oglądanie się za siebie z niepokojem i brak wiary w przyszłość. Tak więc no ja właściwie nie wiem, no wydaje mi się, że no są dwie szkoły, co się odwlecze, to nie uciecze, albo co masz zrobić, zrób to teraz. Tak moja mamusia zawsze mówiła. No a ja z tym różnie. No to dzisiaj stałe punkty programu, czyli taksi, czyli pozdrawiamy Andrzejka i jego message. Do grzebyka polecimy, melancholiczny grzebyk, no ale w końcu zaczął się wrzesień, więc co ja mogę wam powiedzieć, wszyscy są melancholiczni i trzeba to uszanować.
ja też jestem melancholiczny, zresztą sami przecież widzicie. Tak więc nie będę dłużej zwlekał, tylko na tym oto urządzeniu. Pozwolicie, że pokażę wam troszeczkę kąca od kuchni. Co prawda jest to kablowe. Radiowy Obiadek to audycja poświęcona zwykłym ludziom. To rozmowy, relacje, muzyka i piernaty podane w pogodnym klimacie. Dla nas każdy jest wyjątkowy i ważny. Słuchacie radia Koncao. Właśnie tak, Radio Koncao, moi drodzy, to jest właśnie takie fajne, randomowe, jak taka formuła uniwersalna dla polityków, czyli na przykład mają w 6 kolumnach, w różnych rzędach po kilka zdań i jak można je zestawiać do woli w ogóle, z tym z piątej, z pierwszym i ja tu właśnie tak sobie randomowo wciskam i teraz zobaczcie, czary mary, hokus pokus i wcisnąłem taki. Siemandero, 32170. Marcin Grzebyk, aka Zielony Emeryt. Witam wszystkich bardzo serdecznie z takiej dzisiaj budowy. Tam z tyłu za mną jest hala, na której gramy w zimie, chratamy w gałę. Moi drodzy, koniec lata. Jak już jestem 1 września, a dzisiaj właśnie mamy ten... Ale deweloperzy kryzysu działają, widzicie. Tak sobie dzisiaj idę teraz i myślę o upływającym czasie i naprawdę ten 1 września jest taką magiczną datą, która kończy lato. Chociaż ostatnie kilka dni też było takich chłodniejszych, także nawet w nocy potrafiło popadać, także udało się zaznaczyć, chociaż pewnie jeszcze doczekamy się paru dni tego samego babiego, tego polskiego. O, to. Moi drodzy, jestem teraz tak właśnie ze swoją sobie ulicą nadmorską i przypomina mi się moje dzieciństwo. I tak po tej stronie to i owszem, tutaj były jakieś takie ośrodki dużych zakładów pracy, a po prawej stronie tak naprawdę był las, nie było nic. Okrutnie tu się wszystko rozbudowało. Mega. Jakby człowiek był wizjonerem, to by za grosze mógł tutaj kupić pewnie sporo różnej ziemi i zarobić grube pieniądze. A tutaj zbliżam się do takiej miejscówki, która kiedyś była takim też jakimś PRL-owskim ośrodkiem. Ale ręka mnie boli. I z tej ręki nagrywam. Była PRL-owskim ośrodkiem i w latach 90. Może jest to jeden z największych błędów życiowych moich rodziców. Mogli nabyć. Teraz wam pokażę to. A właściwie to sam budynek nie jest zbyt wiele warty. Tylko ta działka i to miejsce jest magiczne, bo jest w środku do plaży. I moi drodzy, tutaj dochodzę do takiego właśnie budynku. Zostanę w takim miejscu, żeby coś tam było widać, to pokażę wam. O. Momento. Sacramento, patrzcie. Słabo to widać. O, to będzie lepiej widać. Tam z tyłu taki PRL-owski. Taki kolor. Żółty budynek jest, bo ten biały tutaj taki piękny, to został świeży, wybudowany, ale tamten stary w latach 90. razem z tą działką był, to były olbrzymie pieniądze, ale to były pieniądze osiągalne, był do sprzedania za 200 tysięcy.
Teraz byle jaka działka w Łebie, ogrodowa, teraz ogrodowa działka w Łebie z domkiem takim ogrodowym, znaczy może być murowanym nawet, ale z domkiem, no widzicie, tam jest to taki ten budynek, że murowana działka ogrodowa kosztuje 150, takie jaja. No widzicie, wszystko stare perelowskie. Także taką opowiedziałem wam krótką historię. A tutaj już jest rzut beretem do plaży, bo tam też za 200-300 metrów jest plaża. Jeszcze troszeczkę ludzi tutaj sobie spaceruje i pewnie, jeśli tylko będzie dopisywała pogoda, trochę tych ludziów będzie. No a co? No ja tymczasem będę chyba się... No i to chyba było popularne w tym roku w Łebie. Hulajnogi. A. Denerwują mnie te hulajnogi, moi drodzy. No to będę chyba kończył na dzisiaj. I może troszeczkę krócej. Ale czekajcie, to jeszcze pokażę wam, gdzie chodzę na basen. I też taka lekka załamka bierze, bo będą nam tutaj w Łebie basen remontować. Przez 2 miesiące będzie nieczynny basen i sauna. A ta sauna rządzi. Trzyma mnie przy życiu. To jest ten hotel właśnie, do którego zasuwamy na basen. No to będę kończył, bo już nie mogę dłużej niż tego telefonu. Ręka mnie boli. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Marcin Grzywyk. Zielony emeryt, Radio Gonzalo. Hello. No to się nam porobiło, naprawdę mają morze pod nosem, a muszą na basen chodzić. No naprawdę, to ja powiem wam, że jestem zaskoczony. Jak to się mówi, szewc bez butów chodzi, no ale pozdrawiamy. I cóż, no gdybyśmy mieli pieniądze 100 lat temu, to pewnie byśmy nie jedną historię mogli sobie kupić, no ale dzięki... Ale to takie nawiązanie do tego, że mówię do was z przeszłości, więc gdyby jeszcze tak bardziej można mówić z tej przeszłości, to ja właśnie, no nie wiem, no ale się dowiem, obiecuję. Tak więc Radio Gonzalo dzisiaj w wersji absolutnie tajemniczej, ale na sam koniec powiem wam co i jak. Na czacie wspaniale, wszystkich pozdrawiam, Leczo i w ogóle. Big up Selecta, a my w takim razie, no bo pierwsza część, no dobrze, odkryję karty, pierwsza część programu polega na takim, właśnie zapraszamy do Gonzalo, czyli łączymy się z naszymi stałymi gośćmi, reporterami i tak dalej. No i teraz zobaczymy, co przygotował dla nas zwariowany LA Wonder, czyli Lavender. Hej, proszę państwa. Dobry wieczór państwu. Dzisiaj ponownie w pięknych okolicznościach przyrody. Chciałem was powitać w cewce Lavendera. Znajduje się w dość nietypowym miejscu. Są to były garaże wojskowe. Tutaj za mną, z tyłu, za tymi garażami, tam nie mogę tego pokazać, bo jest zakaz. Są nadal działająca jednostka wojskowa, reprezentacyjna. Także można się domyśleć, gdzie mniej więcej się znajdujemy. A ci z Warszawy będą wiedzieli, albo ci, co umią obsługiwać Google'a, mapy, to sobie to tam wygooglają. Co tam z wydarzeń nowych? No co, dzieci poszły do szkoły, tak? Poszły dzieci do szkoły. Niektórzy zadowoleni, niektórzy niezadowoleni. Ci mniejsi średnie oczy, ci starsi trochę lepiej, no bo spotykają się z kolegami, których nie widzieli 2 miesiące. Może troszkę krócej, ale niektórzy 2 miesiące. No i co? No, są nowe zajęcia, tak? Już dzisiaj było latanie po podwórkach. Wygłupianie się, jeżdżenie rowerami. Przepraszam, tak się rozglądam, ale tu się dużo dzieje, ale tego też nie mogę pokazać. Są tutaj też moi koledzy motocyklowi, tam sobie coś dłubią, ale nie będę im przeszkadzał, bo to nie moja sprawa. Później z nimi pogadam. No i tak, dzieciaki do szkoły. No na całym świecie chyba. No, najsmutniejsze jest to w tej Ukrainie, tak, że właśnie przed samym wyjściem widziałem felieton, że reportaż z Chersonia, że te dzieci wracają tam do szkoły, która jeszcze niedawno praktycznie nie istniała. Była totalnie zburzona i dzieci się boją, rodzice się boją tych ostrzałów, co to z tego wyniknie. No nie, tam to jest szaleństwo. Ja już nawet
Nie mogę na to patrzeć, już mi słabo się robi, jak tylko słyszę o tym. Nadal się tam kotłuje i głupia sytuacja. No tak, poszły do szkoły, pokończyły się wakacje. Wakacje, jakie były, każdy widział. Było gorąco, no za gorąco, susza meteorologiczna i no po prostu... dawno tak nie było, dawno tak nie było. Niedługo będziemy zbierać pomarańcze. Już co niektórzy się przymierzają, żeby tutaj sadzić drzewka owocowe na rodosach. No ale to będą pomarańczowe, cytrynowe i grape fruity, także... No nie jest dobrze, tak? Wszędzie jest strasznie sucho. Gdzie się nie popatrzeć, to sucho. Tak właśnie patrzę, gdzie nie patrzę, to sucho. Trawniki wyglądają makabrycznie, no po prostu makabrycznie. Byłem na Podlasiu jeszcze wczoraj wieczorem, nawet w trakcie trwania dobranocki. Byłem, że tak powiem, na ostatnim odcinku przed Warszawą Zachodnią. Coś strasznego, słuchajcie, co tam się dzieje. Normalnie o tej porze roku to tam było pełno grzybów, naprawdę. Grzybów masa. W tej chwili, jak pies przebiegnie, to tuman kurzy utrzymuje się przez 20 minut. Po prostu. Mech trzeszczy. Wsadzałem rękę dość głęboko w mech, który powinien być gruby. No, miał 7 cm grubości, że tak powiem, a pod spodem Sahara, po prostu sucho, no, coś strasznego. Także grzybów raczej się nie spodziewajmy. Poza tym jest takie pożykadło, jakieś chyba nawet ludowe, starosłowiańskie, że jeżeli są obfite zbiory zbóż, to, że nie będzie grzybów. Ja oczywiście tego nie potrafię przytoczyć, ale tak słyszałem już właśnie w wielu miejscach, dożynki się odbyły, że właśnie zbiory były, mimo tego, że dosyć sucho, to obfite i to oznacza, że grzybów w ogóle w tym roku nie będzie. Tak? No, miejmy nadzieję, że jeszcze nam trochę popada, może wrzesień sypnie, także może coś z tego grzyba będzie, no bo już zapasy skończyłem, tak, wszystkie grzyby już wyżarłem. A jest nas trójka do wyżerania grzybów, także to trzeba naprawdę wannę grzybów nazbierać, żeby na zimę starczyło. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pokażę wam może tylko jedną ciekawą rzecz tutaj. To jest taki facio, który ma samochody najróżniejsze. A tutaj stoi taka, uwaga, bo dalej nie będę mógł pokazać, jak tam stoi nyska. Tam stoi sobie nyska i w tej nysce, proszę was, rośnie bluszcz po prostu. No. Podobno silnik jest wyremontowany, ale karoseryjnie masakra. Ktoś po prostu zmarnował fajny pojazd, który no, jeszcze 2 lata temu można było jakoś tam odzyskać, coś z niego zrobić. Coś tam było robione, naprawiane. Zmarnował po prostu maszynę. Teraz wartą kupę kasy. Wiecie, że takie coś śmiga po polskim wybrzeżu, pomalowane na różowo, w środku różowe plusze. Wożą się tym luminarze, że tak powiem. No. I na dyskoteki i tak dalej. I on jest na telefon, przyjeżdża, w środku muza umcyk, umcyk. I ty sobie jedziesz przez taką stegnę, powiedzmy, do Mikoszewa. Prawda? Jedziesz sobie, płacisz 300 zł i jedziesz sobie różową nyską. No, różne ludzie mają zabawy. No, także tak, słuchajcie, no nie spodziewajmy się grzybów w tym roku. Raczej no, przykra sprawa. Dobra, a co do lawendora wieczorową porą, no to tutaj trzeba określić jakąś konwencję tego, no jak to ma wyglądać, co to ma być, no bo ja mogę coś nagrać, mogę coś wymyślić, tylko czy to ma być mroczne, czy to ma być prześmiewcze, no bo ja mogę być panem ciemności, prawda, i zrobić z siebie, że tak powiem, pajaca może nie, ale komedianta, no na ogół. Dobra, słuchajcie, przemyślcie, jak ma wyglądać lawender wieczorową porą. Jeżeli będą chętni, no to coś tam porobię, tak? Oczywiście to wszystko Tomek musi najpierw przejrzeć, czy to się nadawa, bo jak się nie nadawa, no to wiadomo, nie będziemy tego robić. Dziękuję bardzo, to na dzisiaj tyle. Pa. Ależ ten lawender dynamiczny, ja nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na te jakże atrakcyjne, dynamiczne, no nieco konweniujące, sami wiecie, z czym paski się pojawiały podczas właśnie jego felietonu, podkreślające takie główne zmiany klimatu, to bieg akcji oraz no, wypunktowujące istotę treści. No to jest Radio Koncao, jak sami widzicie, od czasu do czasu jakieś
nowości, zważywszy, że tu trochę to się wyklucza, bo nowość z przeszłością, to ja nie wiem, czy to jakoś pasuje, ale jeżeli nie pasuje, no to sami widzicie, że jednak wszystko jest możliwe. Więc, drodzy Państwo, no, tak jak mówię, zapraszamy do końca. Pierwsza część programu z przeszłości, po to, by w przyszłości spotkać się w teraźniejszości. No i w takim układzie nie pozostaje nic innego, tylko tymczasem lecimy do Ostródy, proszę Państwa, a w Ostródzie Taxi Gang, bo ktoś zamówił taryfę, no i sami wiecie, no i Tata Flower podjeżdża i zobaczymy, kogo on tam przywiezie. Przypominam, tydzień temu wiózł tak zwane bardzo sympatyczne towarzycho na imprezę klubową, bezpieczną, miłą, sympatyczną. No zobaczymy, co dzisiaj się dzieje. Ja zakładam z przeszłości słuchawki po to, by zobaczyć, co tam w Ostródzie hula na drogach, w taryfach, taksówkach i właśnie tak. Witam radio słuchaczy Radia Koncao. Witam serdecznie. Tutaj wiozę panów, opowiedzą o swojej pracy. Tak. Także zgodnie z ideologią Radia Koncao, że to jest radio dla zwykłych ludzi, robione przez zwykłych ludzi. Dokładnie. Panowie, przedstawcie się, powiedzcie o swojej pracy. Jestem Adam, wiozę. Ja ogólnie pracuję na składzie węgla, którego podobno nie ma w kraju, ale jesteśmy ostatnim składem węgla, który ma go w powiecie. No i tyle, co mogę powiedzieć w kraju. Wożę węgiel, którego podobno nie ma. A to jest przekazuję głos dla kolegi dalej. Poczekaj, bo to jest ciekawy temat właśnie. No. A to jest ciekawy temat, aha. Węgla niby okay. Nie ma, ale węgiel wozisz, tak? No węgiel wożę, No mówią, że nie ma, a my akurat mamy, ponieważ nasz szef był tak bardzo uprzejmy, że w momencie, w którym okazało się, że może go zabraknąć, to go nas woził jak najwięcej, ile się da i go nas woził i dlatego w tym momencie okazuje się, że mamy go jedynie jako jedyni po prostu nie w Polsce, tylko po prostu tutaj w powiecie, tak nam się wydaje. Dlatego my jeździmy do Olsztyna, do Iławy, wszędzie, do Morąga, zapraszamy serdecznie. Central zbyt Ostróda. Central zbyt Górki, przepraszam. Pozdrawiam Ostrudę. A panowie robicie w budowlance. Tak, my robimy w budowlance, jesteśmy brukarzami i robimy kostkę teraz. Robiliśmy ostatnio na Międzylesiu pod figarnię Karolina i ogólnie zajmujemy się właśnie tymi sprawami, właśnie odwodnieniami i mam bardzo zarobki, tak. I nie stać nas na węgiel. Nie wiemy, co mamy zrobić. I uważamy, że... Dadzą nam deputat węglowy, czy tak, nie? Tak. I nasze stawki uważamy, składamy są wnioski i tak dalej. No. Według zarobków czyli powinni nam dołożyć z państwowych. Dlatego tutaj i kolegujecie się z panem, tak, który wozi węgiel. Oczywiście, że tak. Podobno Polska jako państwo powinno dostać rekompensatę z Niemiec. Podobno to kompletnie nie żyje. Nie rozmawiamy. Panowie, nie rozmawiamy o polityce. Nie rozmawiamy o polityce. Ja się dobrze mogę z panem Równiczym. Mam kieszeń pełny jako grosz kusi z panem Równiczym za kurs, tak? Nie rozmawiamy o polityce. Oczywiście, że nie. Nigdy w życiu. 2,50, to dlaczego rozmawiamy o węglu? No, dobrze. Szacunek. Tak samo jak i paliwo. No. Kosztuje 7 zł, a kosztowało 4 zł. Dlaczego wszyscy jadą? Wow, nie ma paliwa. Tankujemy za 7, 8, 9 zł na 10, a teraz jest po 7. Bo nasz najlepszy rząd tak zarządził. I wszyscy jadą, tankują, a okazało się, że jest to paliwo. Słuchaj, ja ci byłem w Żabce, bo mówili, był cukier po 5,30, tak, na palecie takie 1,5 tony. Tak, a wszyscy mówili, nie ale ma, podobno nie ma cukru. Ej, a tak samo u nas, 200 tony węgla leży, podobno nie ma węgla w kraju. No tak i co? Nasz prezydent, nie? I tyle. Za 3 kilo cukru poszedł sobie i kupił po 8 Głosujcie złotych. Głosujcie dalej. Tak, ale co najważniejsze, najlepsza taksówka to Express Taxi. To jest najważniejsze. Express Taxi Ostróda to jest najlepsza taksówka w całym powiecie ostrudzkim. I tyle wam mogę powiedzieć. Jak to najlepsza taksówka. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy. Z nocki.
Dziękuję. Pozdrawiam i do zobaczenia. Lajkujcie nas. Pozdrawiamy. Ale ekstra. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana Wozi Węgla, pana Brukarza i pana od wyliczeń cukrowych. No Andrzejek, to ja sami widzicie. Ciekawa praca, ciekawe spostrzeżenia. No gdyby firmy, że tak powiem, te, które robią badania rynku, bazowały na właśnie takich spotkaniach, to no nie wiem, co to by wyglądało. Ale pozdrawiam bardzo panów serdecznie i ostatnie zdanie. Lajkujcie nas po prostu. The best. Szanowni panowie, mam nadzieję, że bezpiecznie wróciliście do domu, bawiliście się przednio i bawić przednio się będziecie, bo to jest Radio Koncao, gdzie się bawimy przednio, a czasem bawimy się tylnio. No, ale sami wiecie, no po prostu po to, żeby nie popaść w rutynę i jakieś takie głupoty ludzkie. A my lecimy w konwencji, proszę państwa, zapraszamy do Koncao, to jest jedna z najmodniejszych konwencji. I cóż, Tecklenburg z audiodeskrypcją, czyli Lechu i jego message from the this side of that side of the side of side. Czy coś takiego. Nie przejmujemy się, bo jesteśmy przecież tolerancyjni i słuchamy obydwu gatunków country and western, że przytoczę klasyków braci blues. To jest Radio Koncao, a my lecimy do Tecklenburga i wraz z Krystyną Dziobówną i jej synem posłuchamy tego, co piszczy w głowach wiewiórek. Także tak, LS to symbol autora filmu Lecha Szestowickiego i jego misz Masz. Niebo. Rykowiec, czyli wiewiórka. Pozornie beztroska zabawa, a tak naprawdę nikczemny plan pozbawienia człowieka jego orzeszków laskowych, orzeszków włoskich. To jest socjotechnika godna do naśladowania przez najlepszych albo najgorszych polityków. Styl wiewiórki. Ludzie widzą co innego, a wiewiórka i tak robi swoje. Pozornie beztroska zabawa. Przy okazji kolejny obywatel świata pozbawiony został jakże cennych w zdrowotne minerały, składniki, orzechy laskowe. Tu jeszcze ostatnie, przerażony gołąb, wytrącony z równowagi medytacji przez nikczemną wiewiórkę, która ma gdzieś wszystkich innych i w tych zachowaniach rzeczywiście przypomina człowieka, którego interesuje tylko czubek własnego nosa, a właściwie jego orzechy. W tle muzyka jazzowa, wiewiórka szykuje się do skoku w nadprzestrzeń. Czy zdecyduje się na ten karkołomny wyczyn? Okaże się prawdopodobnie już za kilka minut. Na razie podziwiamy jej rudy ogon, tak zwaną kitkę. A ona, niczym nie przejmując się prawami grawitacji, chodzi. Tu, sami widzicie, ptak przyrody. A tu ona, wiewiórka, bezwzględna, ruda, szalona. I tańczy na drzewie, niczym z popularnej szkoły tańca Agustina Lory, który obstawia telewizję reżimową i wszystkie imprezy reżimowe swoimi tancerzami. W ten oto sposób chlubny przejdzie na karty historii.
wraz z tą oto wiewóreczką Fruzią, która biega, lata, tańczy, pływa, wypoczywa. Tu już latająca wiewiórka. Ktoś zemdlał na wieś, że wiewiórka zeżarła mu orzechy. A my przechodzimy do jazzu. Słoneczniki Van Gogha. Z różnej perspektywy. Pola, łąki, doły, stanowiące kanwę do piosenki Hej Soboły. Betonowe słupy wyprodukowane w Opolskiem. Daszek na balkonie. Krajowej produkcji ze Świebodzina. No i pasy, pasy. Malowane polską farbą, wyprodukowaną w fabryce farb Polfarb. Polska dachówka, mimo że mur pruski. Bruk polski, polskie adidasy, polskie szyby okna, łuki polskie. No i polska trawa, polskie winogrona czy tam coś polskiego. A jednak winogrona polskie, z których produkujemy słynny sok winogronowy, który później się spożywa pijąc. Tablica, pojazd, skałki, jak polskie. No i tak to wygląda, proszę Państwa. Tak więc, proszę Państwa, no powolutku musimy kończyć naszą podróż. Bardzo dziękujemy. Trochę wersja skrócona, ale spoglądam na czas, bo tak jak mówię, no zaczęliśmy w przeszłości po to, by w przyszłości spotkać się w teraźniejszości. Tak więc, no co ja Wam mogę powiedzieć? Właśnie jeżeli jesteście w stanie, to za moment skończy się ta część programu. Warto wtedy odczekać te symboliczne 5 minut, wyposażyć się na przykład w chronometr albo w zegarek stoper, albo jeżeli ktoś wie, ile to jest 5 sekund, znaczy 5 minut w myśli, to po zakończeniu programu odliczyć i z powrotem zapraszam na kanał Radia Koncao, gdzie ciąg dalszy radiowego obiadku, proszę Państwa, z Krzyży na Mazurach w Puszczy Piskiej. Tak właśnie się tworzy nowa rzeczywistość, nowa jakość mediów. Radio Koncao, proszę Państwa, za 5 minut liczę na Waszą obecność. Wpadajcie i będziemy, zobaczymy, co tam piszczy. Sami wiecie gdzie. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję Wam i co? Zapraszam, tak jak mówię, po ostatnim gwizdku odczekujemy 5 minut, przeczesujemy się, zakładamy cieplejsze ciuchy, bo dzisiaj w nocy ma być 2 stopnie, a Koncao będzie w przyczepie kempingowej. Do widzenia Państwu.